Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać trening. Trening, można powiedzieć, ujeżdżeniowo-skokowy. Trening bardzo skupiający się na prowadzeniu konia na zewnętrznej wodzy, ale przeplatany też skokami, tak? Pokażę Wam, z tyłu tutaj jest ta nasza kombinacja. Gdzieś tam widzicie, o tutaj cyk, cyk, cyk. Są drążki po łuku i krzyżaczki. I jeździec będzie miał za zadanie najechać po łuku, prowadząc konia w zebranym galopie. Więc zachęcam Was do oglądania. Tutaj, zobaczcie, jest drążek, stacjonatka, fula i drążkiem zaznaczona, krzyżaczek, fula i tutaj po łuku linia do krzyżaka. I tutaj jest 15 metrów, czyli po łuku wychodzi na dużego konia 3 fule, ale w skróconym galopie. Zaczynając tutaj od tej perspektywy, zwróćcie uwagę, to jest wyraźny łuk. Tutaj już rozpoczynamy wchodząc w łuk. Jak przegalopujemy, tutaj już musimy pilnować na zewnętrznej wodzy, ale prowadząc konia już w łydkach, w obu łydkach. I zwróćcie uwagę, i tu jest łuk. I jak tu koń zeskakuje, przeskakuje ten drążek, galopujemy po łuku, o, i jest krzyżak. Jest to ćwiczenie o tyle wymagające, że jeśli będziemy zbyt rozjechanym galopem doprowadzać konia lub zbyt aktywnym galopem, to niestety, ale koń będzie się gubił, będzie raczej mu wszędzie blisko i te skoki nie będą soczyste, prawidłowe i w równowadze. Tutaj zdecydowanie te ćwiczenie po łuku z takimi odległościami, które ja zaproponowałam, są już podporządkowane pod konia, który galopuje w zebraniu. Galopuje w zebraniu krótkim, spokojnym galopem do krzyżaka. Pamiętajcie, że w ogóle praca w parkurze, praca skokowa musi najpierw mieć konkretne podwaliny ujeżdżeniowe, tak? Czyli ujeżdżeniowo koń musi potrafić już galopować w zebraniu, potrafić galopować już na kontakcie takim, wiesz, żeby był przepuszczalny. I tutaj te ćwiczenie, jak zobaczycie zaraz, Kasia dojeżdża do przeszkody bardzo krótkim, bardzo spokojnym galopem, ale to jest galop podstawiony, to jest galop zebrany. Świadomość jeździecka, świadomość w ogóle prowadzenia konia w parkurze nie wynika z tego, że my przelecimy na treningach, nie wiem, 15 parkurów, 20 parkurów, tak, w ciągu 2 tygodni. Tylko kwestia jest taka, czy my rozumiemy doprowadzanie konia do przeszkody, trenujemy różne kombinacje, które zmuszają jeźdźca i powodują w koniu właśnie podstawienie, zebranie i lekkie prowadzenie. Te ćwiczenie może się wydawać na pierwszy rzut oka łatwe, ale one nie jest właśnie zdecydowanie łatwe, bo one, jak zauważyliście tutaj, mam nadzieję, ta linia po łuku jest bardzo wymagająca, tak? Tutaj zaraz przejdę z Wami, pokażę Wam. Ona jest wyraźny łuk na 3 fule. To jest już prowadzenie od wewnętrznej łydki do zewnętrznej wodzy. Jeśli tego nie ma i jeździmy na koniu jeszcze mało doświadczonym, to raczej się nie uda. Tutaj akurat mamy parę konia profesora, konia Solara, który naprawdę doskonale odnajduje się w takich sytuacjach i zna. I Kasię, która już rozumie, jak się prowadzi konia od wewnętrznej łydki do zewnętrznej wodzy, pracując na półparadzie. Pokazałam Wam to ćwiczenie, bo na co dzień na przykład jak mam jeźdźców, a ich mam już trochę takich pracujących ze mną indywidualnie, przygotowujących się do zawodów czy klubu, właśnie takie rzeczy dużo ćwiczymy z osobami, które już mają w miarę świadomość ręki i łydki. I te ćwiczenie pogłębia to w jeźdźcu, że i uświadamia, to jest właśnie bardzo ważne, że uświadamia też, że praca w parkurze, praca między przeszkodami, to nie jest rzucona wodza i galopowanie po prostu przed siebie, tak? Tylko to jest już splot całej pracy, dosiadu i ręki, tak? Jedziemy konia od łydki do ręki, pracując na bardzo lekkiej ręce półparadzie i tak naprawdę do takiego treningu musi być bardzo dobra rozgrzewka. Rozgrzewka rozluźniająca, rozgrzewka rozluźniająca boki konia, rozluźniająca całe ciało i wtedy możemy podejść do takiego treningu, czyli oczywiście ustępowania, galop, w półsiadzie, potem galop w zebraniu, w prostowanie konia i wtedy możemy rozpocząć taką pracę. I krótko, 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 tak, tak.
Wolniutko. Dobrze. Okej. Okay. Kontrolowała każdy krok. Super teraz. Tak, tak, tak. Właśnie o to chodzi. Dobrze, przerwa. Moi drodzy, ja się będę z wami żegnać. Mam nadzieję, że to, co wam dzisiaj pokazałam, zaproponowałam trening skokowo-ujeżdżeniowy, że wam się podobał. Ja takie treningi lubię, mnie takie treningi motywują i staram się przekazywać tą motywację, moją motywację, moje chęci i zaangażowanie właśnie moim jeźdźcom, którzy ze mną trenują. Ja tymczasem się żegnam, dziękuję wam, że jesteście i do zobaczenia.